szczepienia w pracy coraz bliżej. Jest termin zapisów i ważny warunek 4 maja rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 w zakładach pracy. Szczegóły. Rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 w zakładach pracy ruszy 4 maja. Warunkiem będzie zgromadzenie 300 osób, pracowników bądź pracowników i ich rodzin, którzy chcą się zaszczepić, poinformował podczas konferencji prasowej szef KPRM Michał Dworczyk. Szczegóły pojawią się na stronie rządowej jeszcze dzisiaj. Planujemy szczepienia w zakładach pracy. To będzie ważny kanał szczepień. Przez ostatnie dni konsultowaliśmy i wypracowywaliśmy ostateczną wersję zasad, na jakich będzie się to odbywało, mówił na konferencji prasowej w Warszawie szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i jednocześnie pełnomocnik rządu do spraw programu szczepień. Szef KPRM poinformował, że jeszcze w poniedziałek zasady te zostaną opublikowane na stronach rządowych. Wielkością pozwalającą na wejście do programu jest zgromadzenie 300 pracowników bądź pracowników i ich rodzin, którzy chcą się zaszczepić. Pozostałych informacji nie będę szczegółowo omawiał. Dzisiaj zostaną zawieszone na stronach rządowych, powiedział Dworczyk. 4 maja na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zawiśnie formularz zgłoszeniowy, bardzo prosty, bardzo krótki. Za pośrednictwem tego formularza zakłady pracy będą mogły zgłaszać chęć szczepienia, dodał. Dworczyk przekazał, że będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Data rozpoczęcia szczepień uzależniona od dostaw. Dworczyk zaznaczył jednocześnie, że w związku z ograniczeniami dostaw szczepionek w najbliższym czasie nie ma obecnie możliwości precyzyjnego określenia, kiedy ruszą szczepienia w zakładach. W tej chwili nie jesteśmy w stanie precyzyjnie powiedzieć, że zaczniemy szczepienia, czy nawet pilotaż w zakładach pracy 12, 15 czy 20 maja. Musimy zaczekać, aż się unormuje sytuacja z dostawami do Polski, powiedział. Ruszamy z zapisanej już 4 maja, dlatego, że wymaga to zawsze odrobiny czasu, by zakład pracy porozumiał się z wykonującym podmiotem działalność leczniczą, któremu zleca taką działalność, wskazał. Jesteśmy przekonani, że one rozpoczną się jeszcze w maju, powiedział.